Cześć, witajcie na kanale Brickart.pl. Dzisiaj mamy 31 grudnia, ja jestem w Orlando przed sklepem Lego. Jest to jedyny sklep w Orlando, który dzisiaj odwiedzę. I tak wygląda i niestety jest do tego sklepu bardzo długa kolejka. Godzina jest za 10:11, a kolejka wygląda następująco. I podejrzewam, że czeka mnie co najmniej pół godziny stania. Straszna. Czekania było raptem niecałe 5 minut, dość szybko to poszło. No i jak widać, sklep jest bardzo przestrzenny, bardzo szeroki. No i w zasadzie nie wiem nawet od czego tutaj zacząć. Na samym początku jeszcze dostawy świąteczne. Tak jak wspomniałem, mamy 31 grudnia, czego może nie widać po moim ubiorze, bo jestem w krótkiej koszulce. Zacznijmy może tutaj od lewej. Mnóstwo zestawów Creator. Podejrzewam, że w tym sklepie znajdzie się naprawdę wszystko. Widzę, że jest zaopatrzenie bardzo dobre. Mamy nawet jeszcze sani Świętego Mikołaja. Mamy oczywiście mnóstwo zestawów z Disneya, no bo jesteśmy w Disney Springs. To jest taki... nie wiem jak to nazwać, jest to taki park ze sklepami, ale sygnowany właśnie marką Disneya, niedaleko właśnie są wszystkie parki Disneya. Mamy tutaj wystawy jeszcze Lego Friends, Duplo. Ja najbardziej jestem ciekawy Lego Ściany, do której zaraz podejdę. Tutaj mamy jeszcze kilka mniejszych zestawów, Brickheads, to jest zestaw Disneya. Są znowu zestawy świąteczne, są wieńce, są choinki, jeszcze zestaw z gitarą Fendera. Jest tutaj naprawdę głośno, tych ludzi mimo wszystko nie ma tutaj wiele, bo jest przewiew, jest luźno, można śmiało przejść, ale mimo wszystko jest naprawdę, naprawdę głośno. Przejdę na strefę, która mnie tutaj dosyć interesuje, czyli zestawy. Jeszcze jest nawet i ten nawiedzony dom, Vespa. Są mi modulary. Nie ma jeszcze najnowszego modulara, no bo dzisiaj mamy 31 grudnia. Wy oglądacie ten film trochę później. Na razie jeszcze tego modulara nie widzę nigdzie wystawionego. Jest Loop Coaster, jest Atari. Jest moja upragniona też latarnia, którą kiedyś w końcu sobie kupię. I jest też ściana. Ściana jest ogromna, jest większa niż ta w Kopenhadze. Nie wiem czy widzicie, przejdę się po tych klockach, co tutaj widać. Zaraz zobaczymy, czy coś będzie interesującego. Mamy silniki. O, mamy tutaj listy. To są ciekawe elementy nadrukowane. Mamy też takie kasy nadrukowane, dosyć ciekawe. Jest tego naprawdę dużo, się nie zdało. Widzę, cena tutaj teraz jest $16 za kubek. No, czyli wychodzi coś podobnie jak w Wielkiej Brytanii. Nie ma źle, do tego pewnie trzeba doliczyć podatku, pewnie jakieś dolara. Czyli ogólnie cena nie jest najgorsza. Ja na pewno wezmę jakiś kubek, bo widzę, że niektóre z tych elementów są naprawdę ciekawe. Nie widziałem niestety żadnych większych tajli. To mnie troszkę martwi. Dobra, ja jeszcze się przejdę po sklepie i wrócę na pewno na
na tą ściankę widzę tutaj nawet kubki z Lego z różnego rodzaju imionami. Czy jest tutaj Artur? Nie ma Artura, nie widzę swojego imienia. Także swojego kubka dzisiaj nie kupię. Ale są też kubki bez imion. Może się skuszę później, na razie jeszcze muszę się przejść po sklepie. Tumult naprawdę nie maleje. Idziemy dalej. Tony, piłka Ziki. Są też i zestawy kwiatami. Świetnie wygląda tutaj to wiadro w zasadzie. Z tymi wszystkimi kwiatami jest tego sporo. Są zestawy z Jurassic World, Harry'ego Pottera, Super Mario. No wszystko to, co w zasadzie u nas. Jest wieża Eiffla wystawiona. Ja dopiero widzę to pierwszy raz na żywo złożone. No. Jest to wielkie, robi wrażenie, ale szczerze powiedziawszy to chyba nie dla mnie. Ja bym tego nie kupił, no po prostu nie miałbym na to miejsca. Strefa Duplo raczej tutaj nikogo nie interesuje. Jest jeszcze strefa Creator 3 w jednym. Są jeszcze szachy. Jest Noodle Shop. Nie ma niestety nowych zestawów, które wyjdą dosłownie jutro. Wszystko jeszcze jest w roku 2022. Jest Sanctum Sanctorum, jest Daily Bugle. Wszystkie zestawy, naprawdę jest chyba wszystko. Ja jeszcze nie widziałem jednej rzeczy, nie widziałem jeszcze zestawów chińskiego nowego roku, które już powinny wyjść 25 grudnia. Star Wars mnie oczywiście, jak wiecie, nie interesuje, ale wybór jest naprawdę duży. Mamy też fabrykę minifigurek, czyli możemy sobie znowu zrobić minifiga ze swoim nadrukiem. Ja nie wiem, chyba się na to skuszę, jeszcze nie wiem jaka tutaj jest cena tej imprezy. Jest też opcja zrobienia swojej własnej mozaiki, no $130 za takiej wielkości portret. Widziałem to już też w Kopenhadze. Cena zrobienia swojej własnej minifigurki to $12 plus oczywiście mały podatek. Ja się więc na to chyba nie skuszę, bo już swojego minifiga zrobiłem. Jeszcze będę w niejednym sklepie tutaj w Stanach, także pewnie jeszcze uda mi się swojego minifiga zrobić. Ja dzisiaj jeszcze zajrzę sobie na stanowisko zbudowania minifigów tutaj, ale nie wiem, czy się do tego dostanę, bo jest za dużo ludzi. Nie ma tutaj takiego menu wystawionego i nie ma też, o jest cena, jest $10 za 3 minifigi, czyli znowu jest dosyć drogo w porównaniu z Wielką Brytanią. U nas to chyba kosztuje, z tego co pamiętam, 6 funtów, także to chyba nie jest dobra cena na dzisiaj. Możemy się też dowiedzieć, kim jesteśmy. Ja zaraz się tego dowiem.
okazało się, że jestem pradawnym wikingiem. W końcu wiem, kim jestem. Dobra, ja teraz w końcu udaję się na ściankę, chyba coś wybiorę i widzimy się za chwilę. No i wizyta dobiegła końca, szczerze powiedziawszy sklep mnie jakoś się nie zachwycił. Możemy sobie jeszcze popatrzeć tutaj na strefę budowania dla dzieci. Jest też ogromny jeszcze smok na zewnątrz klocków. No i jest jeszcze oczywiście kolejny smok złego tutaj w wodzie. Ludzi tutaj jest naprawdę mnóstwo. Tak to jeszcze wygląda. Mamy takiego ogromnego smoka przed całym sklepem Lego. Moje zakupy dzisiaj nie były zbyt wielkie. Kupiłem w zasadzie tylko kubek Pick-a-Brick. Sklep sam sobie mnie nie zachwycił. Był duży wybór, ale nie było paru zestawów. Nie było m.in. nowego zestawu świątecznego, nie było zestawu chińskiego nowego roku. No i nie było też nowego Midulara, którego chciałem zobaczyć. Będzie on dopiero wystawiony jutro. To wszystko na dzisiaj. Cześć!